A to było tak. Letto z Golety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Orety, orety, to Letto z Golety. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. Myślę, że zrobię sprawy rodzinne, bo skończyłam zadanie z Keirą i jak gdyby na tym samym etapie głównej historii fabularnej było zadanie od, wzięcie zadania od Barona i zrobienie go... i zrobienie go po prostu. Więc najpierw, zanim pójdę do pani lasu, zrobimy sobie zadanie od Barona. Tak, pamiętam o tym zleceniu na kuroliszka, ale jakby to powiedzieć trochę... trochę muszę jeszcze poczekać z tym zadaniem. O, nie mogę wejść do wygódki. Niedobrze. Koniu. Czy ja mam? Ja mam aktualnie bardzo daleko, ale to wiecie co, jeszcze podjedziemy zebrać stąd zadania z tej wsi. Myślę, że akurat to nam się przyda. Że jak jesteśmy w pobliżu, to można to zrobić. A rany, a rany. Nie, w ogóle nie jadę w tę stronę. Ten las jest zajebisty. Jest piękny. Co to było? To jest Leszy na 20. Ja! Idźmy stąd. Ała. To mogło mnie zaboleć. Mam nadzieję, że tu nie jest super stromo. W sensie, że mogę sobie zjechać. Chyba mogę. Nie jest to urwisko. O! Wieś! Cześć, wieś. Nie wiem, jak to miejsce się nazywa. Dalej. Może gdzieś tu będzie drogowskaz. Okej. Okay. Ziemia się zatrzęsła. To niedobrze. Czy jednak ten Leszy mnie przestraszył? Co my tu mamy? O, i nie zeżrę. To coś nowego. Wszyscy chcą żryć. Albo żeby ktoś nie zeżarł im psa. Zlecenie. Potwór z bagien. Dobrze, weźmy to zlecenie. To jest jakiś sprzedawca, mogę do niego zajrzeć w sumie. Chodźmy do chaty guślarza. A, chciałam tu wejść swego czasu. Pamiętam to jeszcze. Nie dałam rady, znaczy nie pozwolono mi do niej wejść. Robimy tego dziada zobaczyć. Nikogo nie ma. Co tu się dzieje? Karolowi tak nie pasuje ten strój. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. O, mam za niską sugestię. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. O, to jest pomysł. Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika,
Zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrowy. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. No okej. Okay. Panowie, idziemy. Ważne, że teraz sobie pójdziecie. Jak widać, warto jest używać też innych opcji dialogowych, czyli po prostu rozmawiać z ludźmi. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplą Edrika. Zapukajmy. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli są? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Masz piękny naszyjnik. Przecudny. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nie lza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać, szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co? Co za księżniczka? Co? Dziwny człowiek. Księżniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Okej. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra. Pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. No, lubił gryźć w te w kostki. Prawie jak fretki. Rozumiem, że dzwoneczek. Nie mam dzwoneczka. A tu jest. Okej. Okay. Po prostu potem. A, tak się dzwoni. Dobrze. Znajdźmy kozę. Niedobrze, dobrze. Słyszę wilki. Dobrze. Będziesz się tak cieszył za każdym razem, jak ci każe spojrzeć na kolejny ślad?
O. To chyba tędy. O! Wilk, niedobrze. Ale jesteś paskudny. Wilki nie są paskudne. Następny ślad. Słyszę kozę. Dobrze. Tylko gdzie? Gdzieś tu? Jakby się oddalała? To chyba tędy. Kozo, księżniczko. Chodź. Co za uparte zwierzę. Chodź, chodź. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Na to wygląda. No chodźże! Ojej! Już nie wściekaj się aż tak. Sympatyczna koza. Prawda, że sympatyczna? Gdzieś ty polazła? Księżniczko. Cześć. Co ty tu żrysz? No chodź. Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Gdzie? O rany. Cześć, niedźwiedziu. O, 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 podpaliłam. Dobrze. Chyba zaraz cię zjem. Ej. Dobrze. Chodź, księżniczko. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Tak. O, to zadanie jest cudowne. Znaczy, nie lubię zadań ze skortą i tak dalej, ale to jest takie sympatyczne. Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. O, cudowny. Cudowny tekst. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. No, zabiliśmy 4. I dźwiedzie. Wilki i dźwiedzie. Koziu moja, koziu miła. No nie kręć tak głową, no. Nie miałeś nigdy ulubionego zwierzaczka. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Co mi jest potrzebne? Może być?
Takie, co nie żyje, a nie umarło. To wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No, przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Okej. Tamara? Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Okej. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło, błąka się, zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk, mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Okej. Może nam pomożesz? Opowiesz trochę więcej? Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki, żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije... I zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie. Ale i tak poradzimy. Jak to nie będzie dziadów? Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże, zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Okej, jestem ciekawa jeszcze, co powie o dziadach. Dobrze słyszałem, wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Dobra. Gdzie jest poroniec? Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób.
Okej. Dowiedzmy się więcej na temat porońca. Jej. Niedługo kolejny poziom. To sobie podznaczajmy. Tak, poroniec jest przeklęty. Kłobuk. Niech będzie. Wrażliwy na akcji i na przeklętych. Znaczy, olej na przeklętych. Okay. Zapiszmy grę. I wróćmy do barona. Fiorun uderzył w kasztan? O! Niedobrze. Nie mówię, co się dzieje. Nie mówię, co się dzieje. Lećmy tam. Po prostu już się pali. Nikt nic nie wie. I wszyscy stoją i płaczą. Zamiast biec po wiadra i pomagać. Też nie wiem, czy wiele pomogą. Tutaj jest akurat daleko do wody. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba dostajnisz. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz! Okej, stajenny jest gdzieś tu. Tak? O rany. A, gdzie jest wejście? Chwila. Czy to cokolwiek daje? Nie, o tu są drzwi. Nie wejdę tędy. Cholera by to wzięła. A, góra. Zaraza. Cholera, że się śpieszyć. Gdzie on jest? Cześć. Tutaj! Nie mogę wyjść! Mała się zwaliła! Idę po ciebie! Tu? Tu jest chyba wyjście. Nie? Rany Julek. Dobrze, dobrze. Uduszę się zaraz. Zaraz się uduszę. Gdzie to było wejście? Szlak. Szlak. Muszę to szybko zrobić. Boję się tego, gdzie był ostatni zapis. Cześć. Idę po ciebie. Które to są? Te? Okej, okay. Chyba mi się udało. Aktualnie. Dobrze, udało mi się. Dlatego nie mogłam ich wcześniej otworzyć, bo trzeba było je otworzyć od środka.
mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę Lyryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? O? O! Uciekło od ciebie, tak było? Umrzesz, chuju! Nie? Zdychaj! Ała. Nie mogę tego zrobić w trakcie walki, okej. Aż ty. Na pięści mogę się tylko osłaniać. O! Knockout. Tylko go nie utop. Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Mhm. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona? Skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Chociaż w sumie żona gotowała. Zwycięski opatrywała pokonanego. Się zbogacili. Chciałam powiedzieć, że żona jej gotowała moją służbę. Ona doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Mhm. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Dziwne rzeczy się z tym pokażem zajął. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś krzywdy. Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. To po co chlejesz? A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce.
Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Kochany ojciec i mąż. O, ja pierdzielę. Coś czułam, że to będzie tak wyglądać. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może zza drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałe. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Mimo wszystko mi go szkoda. Widziałem wielu martwych ludzi, ale to musiał być straszny widok. Żebyś wiedział, nogi się pode mną ugięły. Widziałem całe pola trupów pod Soden i jak palili czarownice w Mariborze. Ale to wszystko to przy tym o taki mały chujek. I tym razem to wyłącznie moja wina. Tego jeszcze nie wiemy. Talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co się stało z dzieckiem? Owinąłem je w czyste prześcieradło i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa? W co? Wytłumaczmy. To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Spróbujemy je odczarować. Spróbujemy je odczarować. Myślę, że to może być ciekawa akurat opcja. Będzie trudniejsza. Tak coś czuję, ale może być ciekawa. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł.
Załatwmy to od razu. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No, poraniec sam rozkopał pewnie.